Siemanko, dzisiaj sobie grzebiemy trochę przy BMW. Mam taki problem, iż jak jadę, to przy hamowaniu bardzo mi kierownicą rzuca na boki tak. Znaczy no część się kierownicą. Podejrzewam krzywe tarcze, ale to takie podejrzenie jak na razie. Sprawdzimy sobie dzisiaj bicie na tarczach. A jeśli chodzi o KTM-a, no to jak na razie stoi i czeka na nowe tarcze sprzęgła. Kurczę, zamówiłem, już tydzień czekam, nie wiem co jest na 24MX, zamawiałem. Zawsze szybko było, ale może nie mają akurat. Ale dobra, dzisiaj nie, KTM sobie stoi, czekamy na te tarcze, a bierzemy się za BMW. Już mam tak wszystko mniej więcej przygotowane, narzędzia, koło poluzowałem. Także jedziemy z koksem. Ciekawi mnie ta strona bardzo, no bo tak jak mówię, tam miałem 0,9, więc bardzo dużo, może i to było przyczyną. Ta piasta nie była zła. No i dobra, koło rzucone, przykręcimy sobie tarczę oczywiście. Żeby nic nam tu nie latało. Nakrętki takie za dystans posłużą. Wszystko mam przygotowane pod ręką. Już jedną stronę robiłem, także nie powinno być problemu. No i oczywiście jak chcecie sobie taki pomiar wykonać, no to podstawową rzeczą, jaka wam będzie potrzebna, to oczywiście trytytka, nie? Już mam przygotowane dwie. Bez tego to nawet nie próbujcie, no to nie ma co ryzykować. Nie, no dobra, na poważnie. Koła dokręcam chyba 120, 130, coś takiego, więc połowa tej wartości podobno jest ok. No i tu jest problem w BMW oczywiście, bo no musimy jakoś zablokować, nie, tarczę. Teraz mamy zacisk, więc sobie mogę włożyć śrubokręt. Już mi się zablokuje, nie? Normalnie w aucie jedynkę wrzucicie i macie koła zablokowane, a tutaj no niestety napęd na tył, nie? No i dobra, możemy sprawdzić sobie to bicie nasze, tu mam ten miernik. Tu mam o tyle dobrze, że mam fajne miejsce, gdzie mogę go założyć. To jest wszystko tak sztywno, że nawet tu nic nie drgnie przy pomiarze. Musimy to jak najdokładniej ustawić, żeby ten pomiar był wiarygodny. Tak, jak najbardziej, żeby luzu żadnego nie było. No i już mam przyczynę bicia tarczy. Kurde, no to ja myślałem, że tam jest dużo. Ja myślałem, że tam jest dużo, 900, a zobaczcie, co tu się dzieje. Ustawiłem sobie wszystko tak ładnie, tu jest sztywno do amorka przykręcone. Tu też nic nam nie lata. Ustawiłem sobie już specjalnie na zero, żeby nie trzeba tego robić, ale będzie łatwiej odczytać wynik. No i obracamy, zobaczcie. 10, 15, 20, 26 i wraca na zero. To jest straszne. Tam miałem 900, kurde, to dla mnie to już było dużo. Mówię, kurde, no to na pewno przez tamto. A tu to w ogóle porażka. Mówię, kurde, już byłem zadowolony, bo z tamtych wyczyściłem piastę i wskazało mi 0,3. No to mówię, o ładnie, a tu... No i to jest wiarygodny odczyt, bo jest na... Zawsze wraca na 0, na tą samą pozycję, nic mi się tu nie przestawia. I zawsze w tym samym miejscu. 26, 7. 27 setek. Kurde, to jest straszne. Nie wiem, ile jest dopuszczalne. 0,6 czy 0,3? Nie wiem, mniejsze. Na pewno nie tyle. No to tyle. Dobra. No nie jestem zadowolony z tego. Myślałem, że będzie też 0,9 przynajmniej chociaż. A nie, kurde. 26. No ale nic.
kolej na piastę, nie? Bo jeśli tarcze by były krzywe, no to jeszcze pół biedy, no. Lepiej wymienić całą tarczę, niż kurna całą piastę wymieniać, nie? Zobaczymy, co pomoże też wyczyszczenie, tak jak tam, bo tam dosyć sporo pomogło. No ale zobaczymy. Ciekawe, ile będzie miała, tak jak mówię, ta piasta. Czy też tyle, czy mniej. Piasta jest ciężej sprawdzić, bo ona jest bardziej taka nierówna. Podkręcimy sobie zacisk tu razem z tym jarzmem. Już taki szczęśliwy byłem. Kurna, 0,9 mi na 0,3 spadło praktycznie po wyczyszczeniu tego ładnie. I to co? Złąk. Tu mi tak nie spadnie w życiu. No właśnie, poszło. Teraz nasze trytyteczki się przydają. I bardzo ładnie, niech sobie wisi. Dobra, musimy tą śrubkę teraz sobie jakoś odkręcić. Grzechotkę małą mam popsutą, muszę tym spróbować. Tam bynajmniej nie poszło źle. Aha, znowu mi się będzie obracać. Teraz już w zacisk nie włożę, nie? Ale już mam taki patent. Szczęście. O, bardzo ładnie. Jest trochę dziadostwa, ale chyba nie na tyle, żeby to aż tak biło. Przeczyścimy sobie pierw to. No i dobra. Piasta wyczyszczona. Znowu sobie sprawdzimy bicie. Teraz tu sobie jakoś przypinałem, pamiętam. Też tu było nawet sztywno, fajnie. I tu już tak dokładnie nie dokonam pomiaru. Bo są mi dziury na szpilki. Muszę na samym brzegu robić. I ta powierzchnia jest taka trochę chropowata u mnie. Więc logiczne, że idealnie nie będzie. Chodzi, ta wskazówka się cząsła trochę. No to nic. Dobra. Gdzie mamy 0? 0,2. 0. 0,4. I 0. 0,2. I to 0,4. To jest w miejscu... Zaraz zobaczymy. O tutaj. 0,4 jest w miejscu, jak jest szpilka, więc to też nie ma wpływu. W tym miejscu, wiadomo, może się trochę zmieniać, bo idealnie mam bardzo mało tu miejsca mamy pomiędzy dziurą a końcem tej piasty. Więc myślę, że tak 0,3 gdzieś trzeba by było liczyć, że jest. Nie, no ładnie jest tutaj. Nawet nie myślałem, kurde. Zobaczcie, tam miałem 26 na tarczy. Zobaczymy po wyczyszczeniu jeszcze. Idziemy na warsztat. Oczywiście. Oczywiście najważniejsza jest powierzchnia tu, co przylega, nie? Ale korzystając z okazji, wyczyszczę całą tarczę, bo to bez sensu, jakbym tylko tu wyczyścił, nie?
I tak samo tu, gdzie przylega felga. Dobra. Idziemy montować. Od razu lepiej to wygląda, ta powierzchnia. Smaru żadnego nie daje. Odtuścimy sobie. Tarcie tak samo. Z tej strony głównie. I zakładamy tarczę. Oczywiście śrubka nie za mocno, bo nie o to tu chodzi. Dobra. No i powtórka z rozrywki. Tarczę przykręcamy. Przełączę was na komórkę. No i dobra, chwila prawdy. Ustawiamy wszystko. Zaczynamy kręcić, ale aż się boję, co to będzie. Skakało wcześniej na 26,7, czyli taki zakres. 1/4 prawie. 3, 4, 5 i 0. 3, tu 4, później 5, no prawie 6 wchodzi. Ja pod kątem patrzę, wy chyba lepiej widzicie, ale w tym momencie na 3, później schodzi na dół i tu wchodzi na 6, no ale to jest, jak dla mnie, to rewelacja. Tak pulsuje. 3, 0, 6, 0. 3, 0, 6, 0. 3, 0, 6, 0. No, czyli jest wiarygodny pomiar. Cały czas te same wartości. Powiem wam, że jestem zadowolony z robótki. Taki wynik uzyskać po wyczyszczeniu. Teraz sprawdzimy, pojedziemy się przejechać, nie? I czy to faktycznie tak zostanie, że się przejadę dwa razy i wróci do normy wszystko, nie? Nakładamy koło i będziemy patrzeć, się przejechać, ale na pewno jest trochę krzywa, bo nawet jak kręcę, to tutaj nie ma oporu, a tu już jest. I tu nie ma, i tu jest. Jest w jednym miejscu. Trzy oklocki. No, zobaczymy. Zaraz zobaczymy, czy to była bardzo dobra robota. Będziemy się karnąć. Aż się boję zahamować. Robimy rozpęd i zahamujemy, zobaczymy zaraz. No, uwaga, 70 mamy. No, powiem wam, przy większej, tak jak przy 70 nacisnąłem, leciutko czuć pulsowanie, ale to już jest całkiem inna bajka. Dobrze, przy tak przy 40. Niech autko przejedzie może. No nic, nawet nie. Leciutko bardzo, ale przy stówce tak sobie przyhamujemy. Mamy stówkę. Kurna. Jak lekko pedał wcisnę, to tak leciutkie pulsowanie czuć, ale bajka jest.
No i co, jestem, można powiedzieć, zadowolony z tej roboty, bo patrząc na te wyniki na początku, no to głowa mała. Mam nadzieję, że się filmik podobał. Zostawcie łapkę, jeśli chcecie takie vlogi też przy BMC, to piszcie w komentarzu. No i narka, trzymajcie się, do następnego razu, cześć.